Witam Państwa, witam naszego gościa, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, dzień dobry. Rolnictwo, ekonomia i gospodarka? Tak, to jest bardzo dobrze postawione pytanie, bo tego typu fora ekonomiczne, różne spotkania najczęściej odbywały się bez rolnictwa. Rolnictwo było traktowane jako... Po macoszemu. Może raczej jako obszar problemowy, taki, który właściwie tylko cały czas będzie jęczał, stękał, tak, będzie wymagał wsparcia. Dopłaty, nie tak. Nie, okazuje się, że dobrze skonstruowane rolnictwo, powiązane z rynkami światowymi, produkujące, eksportujące, dające społeczeństwu swojemu, to co jest najważniejsze, bezpieczeństwo żywnościowe, to jest jeden z najważniejszych elementów gospodarki. I dlatego tak mi zależy i moja obecność, i kierownictwa, i bierzemy udział we wszystkich tych ekonomicznych spotkaniach, żeby pokazać, że rolnictwo nie jest tylko obszarem, do którego trzeba dopłacać, tylko to jest szansa dla wielu przemysłów, szansa dla eksportu, miejsca pracy, dochody, podatki. To jest bardzo ważna część gospodarki. Dlatego cieszę się, że również tu parę paneli z pewną nieśmiałością, ale zaczyna mówić również o rolnictwie jako elemencie gospodarki. To jakie to rolnictwo powinno być? Tu akurat pytanie jest inne. Jakie jest? Jest takie, jak historycznie w Polsce zostało przekazane. I duże, i małe. Mamy i drobne gospodarstwa, to jest regionalizmy, to są po zaborach jeszcze tam te podziały różne. I również bardzo duże gospodarstwa. Tak na marginesie, w Europie Zachodniej, która dla niektórych jest jakimś tam niedościgłym wzorem do naśladowania, nie ma dużych gospodarstw. Gospodarstwo 200-300 hektarów jest uważane za ogromne, a u nas są gospodarstwa, które mają po tysiące hektarów. To jest pozostałość po Związku Sowieckim, po komunistycznej... Po PGR-ach, po sowchozach, kowchozach, które tam wtedy były. Mamy rolnictwo, które musi się wielokierunkowo rozwijać. Te duże są, będziemy je troszkę ograniczali, ale one są, no się ich nie zlikwiduje. To też nabyli prawa własności. Ci, którzy je tam kiedyś przejęli, jedną krzywdą starej się nie naprawi. Będzie ziemia z tych gospodarstw w części przesuwana do rolników. One mają produkować dużo taniej żywności, głównie na eksport. Ale mniejsi rolnicy, dla których jest absolutnie potrzeba, żeby istnieli. Bo rolnictwo to nie jest tylko produkcja żywności, to jest ten element rozwoju społecznego, kulturalnego, usług, zamieszkania w mniejszych miejscowościach, czyli to jest o wiele więcej niż tylko sama produkcja żywności. To jest system naczyń połączonych, tak. Nazywajmy rzecz po imieniu. Więc te mniejsze gospodarstwa mają głównie produkować na potrzeby rynku lokalnego. Stąd te wszystkie ułatwienia, bezpośrednie sprzedaże, rolnicze handle, teraz elektroniczne formy sprzedaży, przez internet zamawianie, wszystko się na naszych oczach rozwija. Byłemu ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi w jednym z wywiadów słuchałem, Markowi Sawickiemu marzy się, żeby na przykład soboty, niedziele były takimi dniami, że rolnicy mogą sobie przyjechać, samorządy dają teren bezpłatnie najlepiej i rolnicy to sprzedają. To się dzieje. Ja też nie uważam, że chłop w sobotę i w niedzielę powinien zajmować się handlem, on też musi odpocząć, a zresztą jest człowiekiem, który nie tylko produkcją się zajmuje. To jest właśnie takie zawężanie roli rolników do produkcji. Są pełnowymiarowi ludzie, którzy mają swoje zainteresowania kulturalne, sportowe, jakieś inne, ale to, żeby miasta udostępniały swoje powierzchnie do handlu, żeby ci okoliczni ludzie mogli ze swoimi produktami przyjechać, jak najbardziej. To się zresztą dzieje we Francji, we Włoszech, w Bawarii rano, najczęściej to się rano odbywa. Od 5 do 9 powiedzmy rolnicy sprzedają swoje sery, swoje wędliny, swoje wina, swoje oliwy, to wszystko co wyprodukowali. O 9 myje się ten skwerek, rozstawia stołki, no jest kawiarenka, restauracja, odpoczynek, koncerty i tak dalej. W Polsce to zaczyna wszystko ruszać, ponieważ stworzyliśmy przepisy, które pozwalają rolnikom sprzedawać. Kiedyś rolnik, który próbował coś sprzedawać bezpośrednio, to dostał mandat, karę i mu się odechciało. No to nie było aż tak bardzo dawno temu, czy tam kiedyś? Parę lat temu. Znam przykład mniej więcej sprzed 5 lat koło gospodyń wiejskich, koło na Kujawach, koło Inowrocławia, żeby tam zebrać pieniądze dla swojej koleżanki, która tam chorowała, czy tam coś było. Wyprodukowały te kobiety jakichś serników, jabłeczników, czegoś tam napiekły, próbowały to na festynie sprzedać, to dostały 5 tysięcy mandatu. Premier Mateusz Morawiecki, Jan Krzysztof Ardanowski, czyli panowie obaj, jak mantrę powtarzacie, że mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Ktoś powie tak, no, ale dlaczego oni o tym tak często mówią? I chciałbym to zbić na przykład z naszym bezpieczeństwem farmaceutycznym. My tego bezpieczeństwa nie mamy. Powiem jeszcze inaczej. O ile Polska rzeczywiście jest w stanie się sama wyżywić, tak jak Ukraina byłaby w stanie wyżywić całą Europę i dlatego między innymi czy Francuzi, czy Holendrzy, czy Hiszpanie nie chcą za bardzo Ukrainy w Europie, o tyle my tego bezpieczeństwa farmaceutycznego już jako cała Europa nie mamy. Nie, Europa godząc się na dyktat Chin, na przeniesienie produkcji... Nie, to nie Europa się zgodziła na dyktat Chin. No Chińczycy się rozwinęli. Europa sama się prosiła, żeby do Chin pójść. Produkcja substancji aktywnych jest ważniejsza. Reszta to jest tylko formulacja, to jest tylko opakowywanie tam cukrem, skrobią, czymś, żeby z tego zrobić tabletkę. Ta substancja jest ważna, ona jest głównie produkowana w Chinach. To przeżywaliśmy, to wszystko było. Dlatego Europa nie może się uzależnić w czymś tak ważnym jak żywność od tego, że reszta świata będzie nadawała ton, a my będziemy, szczególnie koronawirus to pokazał, zrywają się łańcuchy dostaw, nie ma transportu, kierowcy na kwarantannie, samoloty wożą maseczki, statki nie pływają, bo nie ma kto ich w porcie rozładować. Trzeba mieć swoją żywność. Reszta bezpieczeństwa jest szalenie ważna. Militarne, socjalne, zdrowotne, te farmaceutyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, żeby ci ktoś nie przyszedł, głowy w nocy nie oberżnął. To wszystko jest ważne. Warownie, twierdze, wiemy z historii, padały, bo były brane głodem. Bo były brane głodem. Dlatego dla mnie jest tak ważne i premier to również docenia, że mamy pod dostatkiem żywności, że polscy rolnicy intensywnie, ciężko pracując, zapewniają społeczeństwu wystarczającą ilość żywności. Mało. My mamy jej na tyle dużo, że możemy dzielić się ze światem. Musimy zresztą eksportować, bo my nie jesteśmy w stanie zjeść tego, co polskie rolnictwo produkuje. Ale to też pokazuje o jego sile. Panie ministrze, w cieniu tego kongresu ekonomicznego tu w Karpaczu pojawia się na nowo temat przemysłu futrzarskiego. Przemysłu futrzarskiego, w którym Polska mocno stała na przestrzeni lat i przemysłu futrzarskiego, który już kilkakrotnie był wyprowadzany z Polski, przynajmniej były takie próby podejmowane. U nas mówi się, że coś jest niehumanitarne, że jest całkowicie nieludzkie, że wynika z bezduszności nawet. Natomiast są państwa, w tym państwa skandynawskie na przykład, nie będę mówił o Rosji, które tylko na to czekają, żeby ten przemysł przejąć. Tak, to prawda. To jest bardzo złożony. To ja się często na ten temat wypowiadam, próbuję się mnie pozycjonować, czy tam skłócać z innymi, którzy mają trochę inne podejście do tego. Przede wszystkim to konsumenci zadecydują, czy futra w ogóle na świecie przetrwają, czy nie. Konsumenci. Zmienia się klimat, nie ma mody, raczej jest w tej chwili korzystanie z futer jako passé, jako coś takiego trochę wstydliwego, więc oni zadecydują, że również hodowle prędzej czy później będą się zwijały i zostanie tyle, ile na świecie potrzebne. No ale z drugiej strony, zaraz, panie ministrze, nie, bo to też nie jest tak, bo chyba że ja się mylę albo o czymś nie wiem, ale generalnie cały czas mówi się o powrocie do natury. Panie redaktorze, powiem wprost. To była sprawa jasna. Ja jestem zwolennikiem utrzymania również hodowli zwierząt futerkowych w Polsce, bo to futro prędzej czy później po parudziesięciu latach albo się rozłoży, albo je wcześniej mole zjedzą, a odzież, którą nosimy, odzież syntetyczna będzie się 1000 lat rozkładała, a może nigdy się nie rozłoży. Natomiast to jest jeden z aspektów. Drugi, na który chyba nikt nie zwraca uwagi, norki, bo głównie o tym mówimy, lisy trzeba zlikwidować w Polsce. Natomiast norki zużywają odpady przemysłu mięsnego, czyli odpady od drobiu, od świń. Jeżeli one ich nie zjedzą, to trzeba je spalić w piecach, utylizować. To będzie kosztowało około 1 miliarda złotych. Tyle trzeba dołożyć do żywności. O tyle trzeba zwiększyć koszty żywności, a może licząc na właśnie ten interes związany z utylizacją, kilka lat temu weszła do Polski największa firma utylizacyjna w Europie, niemiecka firma, która wykupiła kilka polskich, czekając na te setki milionów, które zarobi na utylizacji, jak nie będzie już hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Dla mnie ten wątek jest przede wszystkim ważny, ale próbuje się również wprowadzać jakby kryteria moralne, etyczne. Ja uważam, wielokrotnie o tym mówiłem, człowiek jest panem stworzenia. Człowiek ma prawo, zachowując jak najlepsze warunki utrzymania zwierząt, jak najlepsze. To nasz humanitaryzm o tym powinien decydować. Warunki związane z odżywianiem, z wodą, z powierzchnią, z behawiorem zwierząt, ale ma prawo hodować zwierzęta i ma prawo te zwierzęta zabijać do różnych celów. Jeżeli postawimy to wszystko na głowie i stwierdzimy, że zwierzęta są ważniejsze od ludzi, to jest początek końca cywilizacji chrześcijaństwa, początek końca cywilizacji Europy Zachodniej, postawienie prymatu zwierzęcia nad człowiekiem. Ale to nie jest tylko i wyłącznie kwestia chrześcijaństwa czy religii rzymskokatolickiej. W islamie również zwierzęta są pochłaniane, tak? Zwierzęta od początku świata człowiek wykorzystuje do swoich celów. Wykorzystywał do jedzenia, do pracy, ale również ścięgna, kończyny, żelatyna, kości, które kiedyś jako broń służyły i tak dalej, do bardzo wielu celów. W tej chwili próbuje się zawęzić prawo wykorzystywania zwierząt, mówiąc, że niektóre są niemoralne czy nieetyczne. Ba, ja słyszę organizacje lewicowe, działacze lewicowi, nie wiedzieć czemu nazywający się ekologiczni, na przykład mówią, że w ogóle hodowla bydła jest czymś absolutnie skandalicznym, powinno się zakazać, bo to bydło zużywa paszę, emituje gazy cieplarniane. Emisja CO2. Tak, i powinno być zakazane. Ba, dojenie krowy ponoć jest niemoralne, bo ta krowa nie wiadomo, czy by chciała, żeby ją doić. No dobrze, a na przykład jedzenie jednego jajka na twardo dziennie, to na śniadanie, to jest humanitarne, no czy nie? No to też jest zawiązek jakiegoś życia w tym jajku. A może też nie powinniśmy jeść jajka, ponieważ z tego jajka w razie czego, gdybyśmy chcieli, to możemy... Panie ministrze, i ktoś, kto nas słucha w tej chwili, powie tak, nie no, rozmawia dwóch poważnych facetów ze sobą, już też wiekowych, i oni o jakichś banałach mówią, ale to nie są banały, bo my chyba już w tym żyjemy, my w tym nie uczestniczymy. W debacie publicznej właśnie takie fałszywe tezy zaczynają dominować. Gra się szczególnie kim? Młodymi ludźmi. Wrażliwymi, delikatnymi sumieniami młodych ludzi, tą tabula rasa, mówiąc, że wykorzystywanie zwierząt jest czymś złym, jest czymś skandalicznym, jest czymś podłym. Tylko ja bym powiedział tak, o zwierzętach w ten sposób mogą się wypowiadać wyłącznie wegetarianie czy weganie, wyłącznie. Również ci, którzy nie korzystają z paska, z butów, nie korzystają z niczego, co ze zwierząt pochodzi, to ci mieliby moralne prawo mówienia bardzo radykalnie o podejściu człowieka do zwierzęcia. Jeżeli korzystamy z ciała zwierząt, składników, które z tych zwierząt pozyskujemy, to jest hipokryzją i cynizmem stawianie sprawy w ten sposób bardzo ostry tych norm etycznych. W Polsce to ma również bardzo duży wpływ gospodarczy, bo i ten przemysł futrzarski to jest jakiś element naszej gospodarki. Ja bym nie przeceniał tej roli ekonomicznej. Dla mnie ta utylizacja jest ważniejsza, bo trzeba będzie dołożyć 1 miliard złotych, albo konsumenci będą musieli za to zapłacić, albo ci, którzy produkują głównie drób, no będą musieli ponieść koszty tej utylizacji, za którą będą musieli zapłacić. Panie ministrze, to albo mówimy wprost, że jesteśmy orędownikami, zwolennikami powrotu do natury i życia zgodnie z naturą, albo mówmy zgoła coś innego. Nawóz naturalny brało się od zwierząt, a nie znikąd inąd. Wie pan, to jest takie mityczne myślenie o powrocie do natury. Człowiek XXI wieku i następnych wieków powinien starać się tę przyrodę szanować, starać się jej nie niszczyć, może naprawić nawet to, co przez rozwój jakiś industrialny, przemysłowy popsuł, ale już powrotu do natury nie będzie. Raju utraconego już nie odzyskamy. Jaki powrót do natury w centrum wielkich miast, na autostradach, w samochodach, w samolotach, jaki powrót do natury? My powinniśmy rozumieć naturę, żeby skołatane myśli, równowagę psychiczną odzyskać, ale już powrotu do natury takiego w sposób taki trochę dziecięcy, taki idealizowany już nigdy nie będzie. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do usłyszenia.